Hej, najpierw wytłumaczę temat 500+, żebyś wiedział, o co chodzi. Chodzi o to, że patrzenie na jałmużnę, którą daje ci rząd, jak dla mnie jest przykre. Dlaczego? W tamtym tygodniu, w niedzielę, zrobiłem konferencję, na której powiedziałem na temat biznesu, na temat tego, jak można zarabiać i niektóre osoby zaprosiłem do mojego rocznego mastermindu, gdzie uczę, jak to robić. W środę, w tą środę, przed świętami, zrobiłem dla nich 40-minutową konferencję, gdzie wytłumaczyłem wstępnie, bo zapisało się kilkadziesiąt osób. Wytłumaczyłem wstępnie, co będziemy robić, jak będziemy zarabiać. W piątek o godzinie 20 zrobiłem ankietę na grupie, do której dałem do nich dostęp, do tych uczestników. I na około 80 osób było 60% osób, które zarobiły przynajmniej 500 zł. W przeciągu 3 dni zarobili przynajmniej 500 zł z tego, co im przez 40 minut powiedziałem, jak to robić. Tymczasem ten mój mastermind roczny, kreator milionerów, trwa rok. I tej wiedzy jest około 100 godzin, a nie 40 minut, które im podałem na początku. Możesz się cieszyć, że zrobiłeś bobasa i dostaniesz 500+. Albo robiłeś specjalnie bobasa, żeby dostać się 500+, żeby się cieszyć. Wiesz co? Nie ma z czego. Bo 4 osoby spośród tych 80, które się zapisały, zarobiły ponad 5000 w przeciągu 3 dni. Więc ty, słuchaj, no, trudno mi to komentować a propos tego, co o tym można myśleć, ale powiem ci, co o tym można myśleć. Bo mniej więcej półtora miesiąca temu ktoś mi podesłał do konkretnej minuty nagranie do jednego z polskich guru od flipów, jak ten pan się ze mnie naśmiewał i tak rechocząc tam, nieważne co. W każdym razie minęło półtora miesiąca i ci wszyscy fliperzy dzisiaj płaczą. Dlaczego? No bo rynek się posypał, bo ludzie nie mają za co płacić czynszu. Wygrał e-handel. Tak, wygrał e-handel. Czy ci się to podoba, czy nie, wygrał e-biznes. Ale co to w ogóle jest? No właśnie to jest coś, czego nie widać, ale ty z tego korzystasz, bo ty kupujesz przez internet i cała masa ludzi kupuje przez internet. I to nie jest tak, jak ja zaczynałem biznes ponad 20 lat temu. Ja zaczynałem 23 lata temu, w 97 roku, jeszcze w tamtym wieku. I pamiętam firmę, do której wtedy poszedłem, to była firma, która sprzedawała sprzęt AGD, RTV, hurtownia, ogromna hurtownia. I do tej pani mówię, że chcę jej założyć stronę internetową, sklep, żeby ona mogła te oferty pokazywać, żeby ludzie kupowali przez internet. Pani mnie też wyśmiała. Ja byłem wtedy gówniarz, na studiach jeszcze byłem, więc moja nie byłem w stanie jej do końca wytłumaczyć, dlaczego jest jej to potrzebne. I firma parę lat i zbankrutowała, bo ludzie zaczęli kupować przez internet. I czy ci się to podoba, czy nie, to takie są teraz fakty. Ludzie kupują i będą kupować jeszcze więcej przez internet. I w zasadzie ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, żeby internet padł. Wiesz, może coś takiego się stanie, może wymyślą coś nowego, ale na pewno będzie coś takiego, że ludzie będą kupować coś, czego nie widać, nie słychać, bo wystarczy telefon komórkowy i zamawiasz przez telefon komórkowy. I wiesz, to, co nawet w tym momencie jest w Polsce, w Europie, na świecie, to jest jeszcze nic. Bo ludzie teraz w większości te zakupy jeszcze robią przez komputery. A w Chinach praktycznie 99% ludzi kupuje przez telefony. I ten rynek będzie rósł gigantycznie, pomimo tego, co teraz z tym wirusem się stało, że ludzie i tak kupują, ale dojdzie do tego Afryka, bo Afryki nie było stać na internet, nie było stać na komputery, ale stać ich na telefony. Dojdzie do tego Ameryka Południowa, zresztą już Ameryka Południowa doszła. I spróbuj teraz, mając jakąkolwiek firmę w Polsce, dotrzeć do klienta na końcu świata. Ile cię to może kosztować wysiłku i energii? Ale jeśli ty robisz biznes przez internet, nie ma dla ciebie ograniczeń. Absolutnie nie ma dla ciebie ograniczeń. I jeśli ktoś teraz się cieszy na 500+, które dostanie łaskawie od rządu, które to rząd zresztą bierze z moich podatków, bo to nie jest tak, że rząd ma pieniądze. Rząd, żeby mieć pieniądze, musi jednemu zabrać, żeby dać drugiemu. Po prostu uprawia janosikowe. Ty się cieszysz z 500+. Ja ci pokazuję moich klientów, którzy w 3 dni zarobili sobie 500 zł. Nie wiedząc jeszcze zbyt wiele na temat sprzedaży, na temat internetu, na temat tego, jak to wszystko funkcjonuje. A ja będę z nimi robić to przez cały rok.
Jutro, w środę, formalnie zaczynamy kreatormilionerów.pl. Możesz się zapisać. Za 10 tysięcy daję gratisy i co tydzień 1,5-godzinne spotkanie, gdzie tłumaczę, jak to robić. I jeśli po roku zakładam, że największa oferma będzie zarabiać minimum 20 tysięcy miesięcznie. Największa oferma. A ci, którzy będą robić to tak, jak trzeba, po roku powinni zarobić milion. I teraz znajdź mi perspektywę. Znajdź mi, mój drogi, moja droga, perspektywę, która ci pozwoli zarobić milion w przeciągu roku. Ja nie widzę takiej opcji. Zrobisz flipy? Poszukaj teraz kogoś. Będziesz grać na giełdzie, jak tak się waha? Będziesz się uczyć teraz giełdy? Powodzenia! Popatrz na wszelkie wykresy sprzedaży internetowej. Popatrz na wszelkie wykresy sprzedaży e-learningowych materiałów, kursów. Co tam się dzieje? Wszystko tak wyszczeliło do góry. I cały czas tak będzie. Oczywiście, słuchaj, możesz pójść na uczelnię, gdzie zapłacisz czesne tam rzędu nawet 3-4 tysiące, niektóre uczelnie biorą miesięcznie, biznesowe uczelnie. Skończysz taką uczelnię, dostaniesz może nawet jakiegoś tam licencjata i co? Pójdziesz do kogoś prosić o pracę, prosić o to, żeby łaskawie ci dał 3 tysiące miesięcznie i łaskawie urlop. Słuchaj, możesz to robić. Albo możesz mieć komputer, siedzieć sobie na parapecie, albo sobie leżeć na hamaku na Hawajach i pracować. Tak wygląda e-biznes. Ja u siebie w mieszkaniu, w apartamencie nie mam żadnych towarów, które sprzedaję. Nie mam. To nie jest tak, że ja pakuję te sreberka i wysyłam. Oczywiście na początku będziesz mieć straszną robotę, żeby się tego nauczyć. Straszną robotę. Od miesiąca przez akcję wirus ja mam tyle roboty, śpię po 4 godziny dziennie, bo jest tyle pracy. Ale też przez ostatni miesiąc zrobiłem tyle, ile nie zrobiłem chyba przez ostatnie 3 lata. Dlaczego? Dlatego, że jest taka górka na rynku. I ludzie po prostu wszystko kupują przez internet. Na ogromne ilości, na zapas, na nie wiadomo co. Ci, którzy do tej pory nie kupowali, kupują. I to mówię o produktach fizycznych, mówię o produktach wirtualnych. Słuchaj, są pewne sytuacje w życiu, które są po prostu okazjami. Bo taka sytuacja, jak teraz jest na świecie, to się prędko nie powtórzy. Więc albo tą okazję złapiesz i wyciśniesz z niej wszystko, co się da, albo będziesz płakać za miesiąc, za dwa, za trzy, jak cię zwolnią z roboty, nie będą cię nigdzie indziej chcieli przyjąć. Więc albo sięgasz po złote jabłko, albo płaczesz. Ale od razu ci mówię, to jest ciężka robota. I to nie jest tak, że ty za miesiąc, za dwa miesiące będziesz guru od sprzedaży internetowej. Ja to robię od ponad 20 lat. Od 23 lat to robię. I ja się cały czas uczę. Bo to jest branża, która się cały czas rozwija. Są cały czas nowe produkty, jest cały czas nowa wiedza. Powtarzam, nie musisz się zapisać do mnie na ten kurs kreatormilionerów.pl. Możesz sam się tego uczyć. Są jacyś, nie wiem kto, teoretycy, którzy opowiadają na YouTubie, jak się pewne rzeczy robi. Bo wiesz, założenie sklepu internetowego to nie jest wielka filozofia. Sprawy reklamowe to też nie jest wielka filozofia. Owszem, jest wielka filozofia na temat tego, jaki towar wybrać, jak go opisać, komu zaprezentować, gdzie go reklamować, jak robić, żeby ta reklama była tania. To jest wiedza, to jest kawał wiedzy. Możesz się tego uczyć przez 20 lat, słuchaj, ale lepiej, żebyś się zaczął uczyć i za to zabrał, a nie liczył na to, że pójdziesz na bezpieczny etat do urzędu, no bo stamtąd ci w życiu nie zwolnią. No, jak się okazuje, to jednak zwalniają. I nieważne, czy twój wujek jest sołtysem, czy nie. To akurat w tym momencie nie ma znaczenia. Nie ma kasy. I tyle. W twoich rękach jest to, żeby wykorzystać tę sytuację. Więc słuchaj, to jest sprawa oczywista. E-biznes wygrał. E-biznes wygrał, e-biznes rządzi. Spróbuj w jakikolwiek sposób się ze mną nie zgodzić. Spróbuj cokolwiek powiedzieć. Wszyscy się uczą przez internet, wszyscy kupują przez internet. Koniec, kropka. Miłego dnia.